Panie Bogdanie, witam jeszcze raz. Daniel Dobrowski z tej strony. Dzwonię, żeby uruchomić pana zarobek Cell Food. Czy jest zajęty pan, czy wolny teraz obecnie? Możemy pogadać chwilę. Bardzo dobrze, panie Bogdanie. Ja teraz panu podeszlę na WhatsAppa, a nie posiada pan WhatsAppa, przepraszam. No, podeszlę panu dane do logu. Nie strasznego, ja mam maila pana. Mhm. Dopóki pan loguje się na maila, ja panu wyjaśnię, na czym polega ten zarobek. Żeby nie odbierać u pana dużo czasu, zrobimy to jednocześnie. Mhm. Panie Bogdanie, chodzi o tym, że pan teraz ma konto inwestycyjne na giełdzie, do pana konta podłączone wszystkie niezbędne serwisy, żeby zarabiać w trybie automatycznym. Pan uruchomia system zarobkowy raz na dobę i zajmuje się pan swoimi sprawami przez dobę. Nasz system będzie skanować giełdę, wybierać dla pana najbardziej dochodowe, skuteczne i bezpieczne aktywo. Polega współpraca, panie Bogdanie, na tym, że my zawieramy panu nasz program, pan powiększy swój kapitał za pomocą naszego programu i 5% od czystego zysku to również nasz zarobek w postaci prowizji. Będzie odpowiadać? No myślę, tylko 5%. Że... No myślę, że tak. I na 100% zgadzam się z panem. Teraz ja panu pokażę, jak wszystko działa. Tak, wypłaty. System wypłat u nas automatyzowany, ponieważ my współpracujemy również jak polski bank z Visa i Mastercard serwisami. Pan wyprowadza środki w każdej chwili dnia i nocy do wolną kwotę. My nie dotykamy się ni do pana wypłat, ni do pana inwestycji. Inwestuje pan sam, samodzielnie, przez platformę, sam sobie. Z konta bankowego na konto handlowe. Wypłaca pan również tak samo, z konta handlowego na konto bankowe. Okej. Proszę teraz otworzyć maila. Może trafić do spamu, ponieważ w mojej wiadomości znajduje się link. Może potraktować mail jako spam. No proszę włączyć mi na głos namawiący i otworzyć pana mail. Jak znajdzie pan, proszę podpowiedzieć. Jeszcze nic nie mam. Dobrze, sekundeczkę. Teraz ja panu jeszcze raz podeślę. Panie Bogdanie, a proszę sprawdzić w spamie. Mogło trafić do spamu, tam gdzie wszystkie folderzy. Wie pan, gdzie spam znajduje się? No wiem, ale... A ja jeszcze raz podosłam. Nic nie mam nadal. A sekundeczkę, a może mam zły mail? Panie Bogdanie, ja mam takiego maila. Bogdan, myślnik, ale taki dolny, bedriona@onet.pl. To pana mail? Tak, tak, to mój mail. Mój, a jest, Daniel Dąbrowski. O, tak, Dąbrowski? Tak, dokładnie. Tak. Dobro, ja jestem z Bułgarii, panie Bogdanie. Jak pan nie ma czasu, nie będę opowiadać swoją historię, ale powiem panu wkrótce, że za półtora roku zarobiłem na mieszkanie w Warszawie na giełdzie. Obecnie ja dlatego i z panem rozmawiam teraz i zatrudniłem się do polskiej spółki. Słychać nareszcie. Panie Bogdanie, a jak mi słychać? Zajebiście. O, bardzo dobrze. Panie Bogdanie, proszę otworzyć maila i kliknąć na linka. A ja pana poprowadzam. Dobra, moment. Okej. No jest, i co, zalogować się? Tak, tak, panie Bogdanie, wprowadza pan z góry pana obecny mail. Tak, 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 hasło mam w mailu, wiem. Nie, panie Bogdanie, hasło pana obecnie jednorazowe. 7, 2, 3, 4, 5. My te hasło zmienimy na pana osobiste. No to mówię, że hasło było w mailu. A, tak, 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 przepraszam. 1, 2, 3, 4, 5. Ja przeliteruję. No dobra, zalogowany.
No, ja pana gratuluję. Pan przebywa teraz na koncie inwestycyjnym, na giełdzie. Pan już trajdes. Nie będzie pan biedny, nie będzie pan potrzebować środków. Ja pokażę, jak to robić. Panie Bogdanie, najpierw pokażę panu, zademonstruję system wypłat. Proszę kliknąć na trzy kreseczki po lewej stronie z góry. No. O, widzi pan, konto pana, to konto również jako bankowe. Tylko będzie rosło za pomocą naszego systemu automatycznego handlu. Proszę teraz kliknąć na wypłata środków. Pulpit, aktualizacja danych osobowych i niżej wypłata. Wypłata, no. No proszę, to... O, wypłata. Żeby wypłacić, panie Bogdanie, pan z góry pisze pana mail. Przepraszam, z góry pan pisze kwotę, którą wyprowadza, niżej pana numer konta polskiego, na który wyprowadza tą kwotę i pana imię, nazwisko. I tyle. I wyprowadzić. Może pan w ten moment logować się do bankowości, już środki będą zaciągowane, ponieważ to wszystko działa przez Visa Mastercard. Natychmiastowo pan otrzymuje... Dobra, ale chwila. Ja sobie tu kliknąłem w tą wypłatę środków. I tu mi się parę rzeczy nie podoba. Jest weryfikacja tożsamości. Oczywiście, to przez internet zarobek, dlatego kiedy pan zacznie z nami współpracować, musi pan weryfikować się. Dobrze, czy to pan, dobrze, a nie pana sąsiad? Okej, ale każą mi tu wysłać przód dowodu osobistego. Dokument po... Nie. Mogę ja wyjaśnić, bo to długo pan będzie czytać. Tam czynne tylko przód i tył dowodu, które pan może zamienić na prawo jazdu. Reszta nieczynna. Było czynnym, ale już trzy roki my tego nie używamy. Tylko przód i tył lub prawo jazdu, lub dowodu. Jak ma pan dowód, to nie musi być... jak ma pan prawo jazdu, nie może być dowód. Tak. Aha. Rozumiem pan. To przez internet. My musimy wiedzieć, czy pan ma 18 lat. A może to pana syn z nami handluje i do sądu nas przyciągnie pan. My musimy wiedzieć, że to pan. Rozumie pan? Tak. A tu widzę pod spodem dwie też opcje weryfikacji karty kredytowej. Przód wysłać... Nie, już nie używamy. Nie używamy. Nie. Używaliście? Kiedyś używaliśmy, dlatego że klienci nasi otwierali konta w banku wyłącznie dlatego, żeby handlować z naszymi ekspertami. Dlatego ekspert posiadał dostęp do konta handlowego klienta i wszystko na równych zasadach współpracowali. Już takiego nie ma. Już klienci wszystko samodzielnie dokonują. I wypłaty, i handel, i wszystko. No, ale to zostało się. Platformę zmienić nie tak łatwo. Niełatwa kwestia, to znajduje się na platformie, ale to nieczynne. To nieczynne, tak? Ale było kiedyś, no to... Nie. No kiedyś było. Kiedyś było, no proszę pana, jest to... Ze zgody, ale... No, ze ale... zgody klientów, oczywiście. No ale jest to, proszę pana, dziwne, no. Tak na to wychodzi, dlaczego? Kurwa, no jaja sobie robicie. Kto wam prześle, kto normalnie myślący człowiek, prześle wam skan przodu i tyłu karty kredytowej. No proszę pana, żeby kurwa... A dobrze, a proszę podpowiedzieć, co zrobię ja z przodem i tyłem pana karty kredytowej bez potwierdzenia pana? Co ja zrobię z tym? Proszę pana, dużo rzeczy można zrobić. No nie wiem, my nie zajmujemy się tym rzeczami, nie wiem, może i można, ale ja wiem, że u nas zawsze potwierdza klient każdą transakcję. Jak klient nie potwierdzi, to mamy my kartę, czy nie mamy, nic nie, z tego nie będzie. Pan również może zgubić kartę w sklepie i co? Proszę pana, jeśli mówimy o karcie kredytowej, jeśli by pan miał przód i tył karty kredytowej imię, nazwisko właściciela, to pan może bardzo dużo rzeczy zrobić. Kredyt wziąć na przykład, czy coś na daną osobę. No, takie sytuacje się zdarzają, więc to jest totalny debilizm, jakby weryfikowanie, kurwa... No możliwe. No my nie używamy tego, drogi panie Bogdanie. My tego nie używamy. Ja nie wiem, co można zrobić. Moim zdaniem to wszystko potwierdza się przez klienta.
przez aplikację bankową lub SMS-em lub 3D Secure. To wszystko jedno potwierdzenie musi być jeszcze. No ale jak pan wie, że tak możliwe, to może, ale my tego nie potrzebujemy. Proszę pana. Pan tu mówi o potwierdzeniach i tak dalej. Wie pan, na każde zabezpieczenie znajdzie się sposób. Prędzej czy później. No myślę tak. Taka jest kurwa prawda. Myślę, że tak, drogi panie. Myślę, że tak, ale dobrze, że pan nie będzie podawać te zdjęcie. Nie potrzebujemy tego. Znajduje się to na platformie, nie używamy. Weryfikacja musi być. Nie ma różnicy, jaki dokument, czy to dowód, czy to pana prawo jazdy, ale że to pan, że pan ma 18 lat i że to pana imię, nazwisko, te same, które pan podał i które znajduje się na platformie. Tylko to. I tyle. Wypłaca pan sam. Inwestuje pan sam. Lub przez kartę, lub przez Blika, lub przez po prostu przez giełdę. Nawet taka opcja są otwarta dla pana, że pan może kupić pakiet giełdowy na giełdzie, na stronie oficjalnej. I to wszystko sam pan. Nie przelewa pan na obce konta. Nie ma u nas takich głupot. Wszystko dokona klient samodzielnie. My tylko 5% będziemy pobierać i to nasza działka. 95% to pana czysty zysk. No, to fajnie. Ja też bym. A ja panu teraz zademonstruję jeszcze, jak pan może kupić pakiet sobie. Proszę kliknąć teraz na dokonaj wpłaty. Trzy kreseczki, przepraszam. Jeszcze raz trzy kreseczki. Dobra, dokonaj wpłaty, tam, co pan... dalej? Tak, dokonaj wpłaty, klika pan. O, no. Widzicie pan po centrum order. Order. Order? Co przed panem teraz? Po centrum ekranu. Krypto, tak, USDT, credit debit card. I ma pan już ustalony taki rysunek po centrum. Ma pan taki kwadrat. A, order. Okay. Order, tak. Order. Klika pan order i klika pan kupić pakiet. O, proszę kliknąć, przekieruje pana na oficjalną stronę internetową. Pan samodzielnie kupi pakiet. I dostanie oczywiście, że tą kwotę na swoje konto handlowe. No, o, proszę kliknąć, ja pokażę panu. Kiedy otworzy się strona, proszę podpowiedzieć. Nie znam, to się otwarło. admiria.com. Widzicie pan? Pan wpisuje pana imię, nazwisko. Spierdolenie, płatność. Aha. To zależy, w jaki sposób pan chce. Pan może lub blikiem zasilić konto obecnie, lub przez kartę. Zwykły kup internetowy. Teraz dla pana. Ja w ogóle sugeruję panu zacząć od najmniejszej kwoty 250 euro i zobaczyć, jak wszystko działa. A wtedy w pana nie będzie żadnych pytań. No spoko. Może być 250. Oczywiście. Tak, co przed panem? Bo pan może i bezpośrednio przez kartę na platformie zasilić konto. Ale wtedy pan podaje dane karty na platformie. A może przez oficjalny kup pakietu. Jak panu bardziej odpowiada? Ktoś pan mówił, że blikiem można dokonać płatności. No to... Można. Co teraz przed panem? Proszę podpowiedzieć, a ja pokieruję. Nie, kurwa, bo żebym się to zamknął, pizza. Admiria, tak? Admiria no, i takie pole do pisania. Admiria, tak. Tak, pisze pan, pana imię, pana nazwisko. Widzicie pan napisane euro? Ustalone już, waluta euro, no. I niżej dwa pola. W lewym polu pan pisze pana imię, w prawym pana nazwisko. O, proszę pisać, ja poczekam. No wpisane. Niżej, tam gdzie adres jeden, pisze pan swój adres. Wpisane. Dobrze, adres 2 nie używamy, niżej miasto.
po lewej stronie miasta. Pisane. I wybiera pan kraj po prawej stronie. No już jest kraj. Dobrze. Pisze pan kod pocztowy jednym ciągiem. Kod pocztowy musi być jednym ciągiem. Uh-huh. Samego dolu po lewej stronie. Tak, a po prawej pan, pana mail. Po prawej pana mail. Uh-huh. O, jak no pisał pan, kręcił pan do dolu. Ma pan napisane takie przelewy 24. No. Klika pan na to i ma pan z samego dolu taka zgoda, żeby ptaszki, żeby zgodzić się z regulaminem, że to pan, że to pan wszystko dokonuje na was. O, zgodę i place order. Klika pan place order. Uh-huh. I czeka pan, teraz załaduje się system, pchnijcie plik. No jest, jest. Wyświetla się kwota, kod trzeba. Tak, kwota, przelewy 24, kliknął pan? Tak. Dobrze, teraz pan czeka. Tak, co przed panem teraz? No tak jak panu mówiłem, wyskoczyła już okienko do płatności blikiem. Bo już zaznaczyłem. Dobrze, proszę wpisać tam numer blik i potwierdzić tą płatność na aplikację. I wracamy na platformę. Dobra. Pierwsze to wracamy na platformę. Dobra. Potwierdzam. Poszło. Wróć na platformę, tak. Weryfikacja tożsamości teraz. No. Tak, pan potwierdził wszystko, poszło i pobrało pana, tak? Tak. Poszło, pobrało, wszystko jest. Proszę kliknąć teraz na weryfikację tożsamości i wkleić prawe jazdu. Tam, gdzie napisane przód i tył dowodu, to wkleje pan prawe jazdu. No dobra, no i co dalej? Wkleił pan? Tak. Teraz podsyłam na dział finansowy, że pan zdeponował depozyt. Od razu jak przyjdzie nam potwierdzenie tożsamości pana, dostaje pan ten depozyt. Jak pan wszystko dokonał, zgodnie z tym, co pan do mnie mówi teraz. Bo obecnie nie widzę, żeby pan dołączał jakikolwiek dokument. To dziwne, bo dołączył. Dołączył pan, tak? Tak. Sekundeczkę. Może pan dopóki zmienić hasło? No ale nie ma. Nie ma w trakcie realizacji, nie ma dokumentów. To dziwne, proszę pana, dziwne. No pan zobaczy jeszcze raz. Bardzo dziwne. Proszę jeszcze raz sprawdzić, panie Bogdanie. No sprawdziłem, no poszły. Co mam tu panu więcej mówić? Jak napisane, kiedy pan kliknął? A teraz to nie wiem, bo już mi się kurwa zamknęło mi się to już. Proszę jeszcze raz. Dobra, to moment. O Boże, dobrze. No dobra, już. Tak, sekundeczkę, sprawdzam. Bo to muszę dostać dział finansowy, żeby potwierdzić panu ten depozyt, żeby utwierdzić jego. Sekundeczkę. Panie Bogdanie, no nie ma. No niemożliwe, proszę pana, żeby nie było. Nie ma w trakcie realizacji żadnego dokumentu. Nie dołączył pan żadnego dokumentu. No niemożliwe, tak, no, a proszę teraz nie podoba. A na tym etapie proszę podpowiedzieć, czy poważnie teraz pan rozmawia, czy po prostu pan bawi się, panie Bogdanie? No poważnie rozmawiam. Czemu? Bo nie ma. Czemu miałbym niepoważnie rozmawiać, proszę pana? Co mi pan tutaj zarzuca teraz? No dlatego, że pan mówi, potwierdzę.
No dwa razy podpisałem, że pan dołączył. No kurde, ale pan sobie, ja ze mnie robi, proszę pana. No przecież chyba ja wiem, co mówię. Dobrze, w takim razie teraz rozłączamy się, dzwonię na dział finansowy. Dobra, spoko. Albo niech pan przełączy od razu. Po co się rozłączać? Dlatego, że nie będę ja pana przełączać. A ja teraz sprawdzę, w czym kłopot, dlaczego niewidocznie. No dlatego, że to sprawy nasze, nie pana. Dlaczego nie działa platforma? Pan już mówi, że pan dołączył dokument. No ja teraz będę zajmować się tym pytaniem. I zadzwonię do pana. No dobra, ale długo to potrwa? To zajmie 5-10 minut najwyżej. 5-10 minut, dobra, spoko. Nie ma problemu. Okej, do usłyszenia. Do usłyszenia. Spadaj. Nie, chwila, zamknę okno tylko. I proszę państwa, tym sposobem te jego 5 minut zajmuje już kolejny dzień. No co zrobić? No obraził się chyba, no. A już miałem inwestować, no kolejny, kurde, zmarnowany, no. Do widzenia.